Wow, piękne. I w kamień. Wow! Chyba to nie dojechać dzisiaj. Siemano Adriano, co tu robicie? A wy co lubicie? Jeździmy dalej. Jeździcie dalej, a czym? Katujemy kolejny raz modele Hyper. Czyli w skala 1 do 16 bym powiedział, no nowa jakościowa półka modeli ogólnie znanych serwowanych na start, bo model jest mega dopakowany, no i pierwszy raz w terenie testujemy, nie? Takim, tak? No tak, no, konkretnie tak troszkę tak. No, zobaczymy, tak, czy, troszkę zobaczymy, tak. Czy jakieś backflipy może tu wykręcamy na pojedziemy na naszą ściankę. Słuchaj, jest nasza ścianka, patrz mi to, jeżeli jest ścianka. Michał dzisiaj z nami jest pierwszy raz na torze motocrossowym i pokazujemy właśnie mu uroki tego toru, bo jest naprawdę fajnie, fajnie pod nasze arceki. O, wow, tak jak widzicie, masakra. Nie ma bezszczotkowych? Nie, bezszczotkowych. A, to się pomyliłem. Za jakieś 2-3 miesiące. Aha, dobra. Wersje szczotkowe. Wersje szczotkowe, też są bardzo szybkie, a z naszym akumulatorem to możecie jeździć nawet gdzieś tam do 25-30 minut. Ale tak jak widzicie, fajnie backflipy wykręcają. Michał, zobaczymy, czy ty wykręcisz. Nie zawsze, a czy ty masz zawsze. Czy ty masz tu w aparaturze już na 100%? Jest, nie? Dobrze, jest okej, okay. Ustawione wszystko okej. Okay. Dobra, Michał, cała Polska na ciebie liczy, także mały rozpęd. No, najlepiej się pokusić. Coś było. Jaką strategię obierze Adrian, a jaką... O, Michał, super. No, pięknie. Stabilnie daje gazy. Nie dojechać dzisiaj. Dobra, słuchajcie, górka zaliczona, backflip udany. Michał, jak wrażenia? Ej, modele są, polecam na pewno dla każdego. Dla każdego? Małego i dużego. Dla małego i dużego. Także jakieś pasje. No, ale słuchajcie, tak jak mówię, model na początek dla dziecka, super. Uuu, Adrian, kosi ładnie. Dawaj, dawaj, jedziesz, ziomek. Tak, tak. Ja środku zasuwałem też, on jest świetny. Uuu, idzie, pięknie. Wow. Mówię, chłopaki dzisiaj zamach na mnie robią. Wow. Kurczę, mam nadzieję, że to nagrałem. Adrian, dawaj. Pięknie. Pięknie. Ale co, Adrian, on jak na krótki model, to dość dobrze trzyma równy tor jazdy, dobrze, czy nie? Dobrze idzie, no. Wow, pięknie.
w kamień. Uwaga, Adrian się rozsierdził. Co za dzięcioł podwodny, widzieliście to? Słuchajcie, te uderzenie model chyba przeżył. Coś się stało, gdzieś oderwał po drążku może, coś mu się przestawiło. Czekaj. Adrian, żeś zaszalał. Coś tam wywaliło, no. Może oczy trochę przestawiło, temu teraz już jest krzywo. A spróbuj trymerem to wyprostować, zobaczymy jak to będzie, wiesz? Weź trymerem. No chyba tak, chyba oczy spierdziłem. Ale to oczy żadne wykało. Uszkodzenie jak na taki dzwon. No, ale to co, już jest ci? Już nie pojeżdżę. Dobra, to weź jego i trymerem skrętu. Nie, bo oczyk ucieka. Nic nie zrobisz. Może ucieka, może się tylko przestawił, spróbuj. Nic nie zrobisz, widzisz? Okej, dobra. Ja muszę zobaczyć, jestem niewierny Tomasz. Muszę dotknąć. Adrian bąki kręci tam. Michał, co powiesz o tym modelu? Jeździsz już nim 20 minut. No, myślę, że jest nie do rozwolenia, więc... Tak, nie, że rozpierdzieliłem teraz. Ale to takie masz, Michał, tylko tu nie można kłamać na potrzeby reklamy. Nie, ja nie kłamię na potrzeby reklamy, tylko myślę, że tutaj trzeba dobrych umiejętności, żeby zepsuć po prostu. Tak, dokładnie, z tym się zgadzam. Naprawdę dobrych umiejętności, bo te modele już mamy kilka miesięcy. Ja osobiście z dziećmi jeździłem nim dużo razy, w zasadzie praktycznie ja. W każdym bądź razie, no, te modele mają już pakiet przejeżdżonych ponad 10, grubo ponad 10 i dzwony były, niejednokrotne koziołki i to dalej jeździ, tak jak widzicie. Dobra, kończymy, bo się kamera grzeje. Co? Chińczyki dobrze robią te samochodziki, to są sztosy samochodziki. Kupujcie, no kupujcie u nas, nie bezpośrednio u Chińczyka, no słuchajcie. Dajcie zrobić i dla nas, i dla Chińczyka, nie? Wspierajcie. Dobra, słuchajcie, także... Jeździ, masz. Dokładnie. Modele szczotkowe już dostępne, bezszczotkowe niedługo dostępne w naszym sklepie. Także zapraszamy i do zobaczenia i udanej jazdy. Trzymajcie się, cześć. O, Adrian na koniec mówi, że jakoś skręca, czyli... Skręca w jedną, w drugą. Czyli się naprawił ty. Czyli się naprawił, dobra, słuchajcie. Czyli model naprawdę godny polecenia dla modelarza, który chciałby kupić sobie autko na początek, bądź nie, dla dzieci. Na początek pancerny sprzęt, chyba najbardziej pancerny sprzęt, który testowaliśmy do tej pory w takiej skali. W takiej skali, na pewno. W tej skali nie ma lepszych. Tych, co my testowaliśmy, no, tak. Tutaj chociaż bym... Chyba, że nie, to Erevo. Erevo tutaj bym też dorzucił, nie? Bo to jest ogólnie wytrzymałe. Tylko porównując prędkości, to Erevo jest o wiele szybszy, tak? Tam, nie wiem, 80 poleci. Tak. No to tutaj co najmniej połowę jest, że tak powiem, o połowę wolniejszy. Więc jakby ograniczyć Erevo do tej prędkości Hypera, no to myślę, że można naprawdę śmiało twierdzić, że Erevo też jest pancernym sprzętem, nie? No. Tymi modelami się jeździ, a nie stoją na półce, także do zobaczenia, trzymajcie się. Hejko, do zobaczenia.